W Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyło się spotkanie kandydatów na posłów z wyborcami, w którym uczestniczył kandydat z listy krajowej Stanisław Kania. Podobnie jak inni pretendenci do nowego parlamentu, odpowiadał na pytania mieszkańców ziemi gdańskiej. Tak, nie ma co ukrywać. Stał nasz kraj nie jeden raz w tych trudnych miesiącach w obliczu zbrojnej interwencji radzieckiej, sojuszniczej interwencji. Czy możemy się dowiedzieć, jak przebiegały kontakty i rozmowy z kierownictwem radzieckim wówczas? Tak, to były bardzo trudne rozmowy. Trudne nie tylko ze względu na to, jakie procesy zachodziły w Związku Radzieckim. Jak to wiemy, bardzo surowo oceniła to sama KPZR. Jakie tam występowały schorzenia w samym kierownictwie. Uproszczenia sądów. W ogóle w sprawach sytuacji światowej. Na temat naszego ustroju, gospodarki, życia partii. Bardzo w szerokim zakresie wystąpiły tam deformacje. Ale wyrastało to również i z naszej samej sytuacji. Jej rozwojem niepokoiliśmy się sami. Cóż można było w rozmowach eksponować? Że to nie nasz interes tylko przemawiał za takim właśnie podejściem, za takim naszym stanowczym nie, ale ich interes, radziecki interes. Bo interwencja przekreśliłaby na całe dziesięciolecia to, nad czym pracowały pokolenia, od rewolucjonistów, w czasach powstań, aż po wielką epopeję wyzwolenia naszego kraju. To wszystko mogło zostać podważone. To mogło stworzyć trwały osad w stosunkach pomiędzy naszymi krajami. A poza tym, jakież niewyobrażalne byłyby konsekwencje dla socjalizmu w ogóle, dla ruchów postępowych w świecie. Cóż oznaczał taki krok? Czy z łatwością przychodziło zrozumienie? Nie. Bardzo trudno. Odwołuje się do tego, co określamy mianem i schorzeń z tamtej strony, i narastania zagrożeń dla rozwoju sytuacji wewnętrznej u nas. To były dwa nakładające się na siebie zjawiska. To czyniło całą sprawę niezwykle trudną, bardzo trudną. Sytuacja nasza jest wciąż trudna. Nade wszystko sytuacja ekonomiczna. Narodowe porozumienie dla tej sprawy jest najbardziej potrzebne. No ale przecież nie trzeba ukrywać, że to otwarcie niesie z sobą również zagrożenia. Ja również patrzę z wielkim niepokojem na różne przejawy ingerencji w nasze sprawy polskie, już nie ze strony naszych sojuszników. Nikt nie odnotowuje czegoś takiego. Nie wszyscy przecież są zadowoleni z tego, co w Polsce się dzieje. Wśród partii, krajów, które nadal uważamy za sojusznicze. Nikt nie podnosi słów krytyki pod naszym adresem. Uznaje nasze suwerenne prawo do rozstrzygania o polskich sprawach. Czy można spokojnie wysłuchiwać i to w kraju w ostatnich dniach różnych wypowiedzi z zagranicznych obywateli, zagranicznych państw, Zachodu o tym, kto to powinien w Polsce wygrać wybory? Czym to Polska zapłaci, jeśli wynik będzie niekorzystny z ich punktu widzenia? To też jest składnikiem tych obaw, że to otwarcie niesie z sobą nie tylko szansę, tego chce moja partia, cała sojusznicza koalicja, ta w szerokim rozumieniu tego słowa, nie tylko międzypartyjna, organizacje społeczne, socjalistycznej koalicji, ale jest dość powodów, żeby
stawiać i trwożne pytania o przyszłość.